Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i dzisiaj wyjątkowo nie pogadamy sobie ani o Cassandrze Clare, ani o Nocnych Łowcach, ale spokojnie, maraton z Nocnymi Łowcami trwa nadal, został jeszcze ostatni tydzień, także możemy z niego spokojnie korzystać, ale tym razem skupimy się na tym, co wydarzy się po maratonie, czyli w sierpniu, bo dzisiaj przychodzę do Was z moimi planami czytelniczymi właśnie na sierpień i po prostu przedstawię Wam kilka książek, które chcę przede wszystkim nadrobić w sierpniu, bo wiem, że szykują się całkiem ciekawe premiery, ale ja tutaj w tym TBR-ze skupię się raczej na książkach, które są już na mojej biblioteczce od dłuższego czasu, które bardzo mocno chciałbym właśnie jeszcze tego lata sobie nadrobić, także myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy przejść już do pierwszego tytułu, którego akurat tutaj jako jedynego nie mam. Jest to drugi tom serii. I nie, to nie będzie drugi tom Urodziny Monet, tylko tym razem pogadamy sobie o Wojnie o Jadeit, czyli drugi tom Miasta Jadeitu, które akurat tutaj mam przy sobie. Tutaj Wam pewnie gdzieś wkleję okładkę drugiego tomu. No i jak doskonale wiecie, ja Miasto Jadeitu pokochałem, nagrałem nawet o tym osobny film i nie ukrywam, że bardzo mocno czekałem na premierę tego drugiego tomu, a wiem, że premiera trzeciego tomu również szykuje się całkiem niedługo. No także wypadałoby tam ponadrabiać tę historię, bo jestem mega, mega ciekawy. Wiem, że mają ukazać jeszcze jakieś nowelki i opowiadania w tym świecie, także mega się nie mogę doczekać i ten drugi tom już wyszedł u nas w Polsce, jest już dostępny, także no muszę się w niego jak najszybciej zaopatrzyć, bo jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się w tej kontynuacji, a słyszałem już na BookTalku troszeczkę, oczywiście bezspoilerowo, ale wiem, że jedna postać przejdzie bardzo ciekawą drogę i jestem ogromnie, ogromnie zaintrygowany, w jaki sposób to się rozwiąże. Także słuchajcie, o Wojnie o Jadeit na pewno usłyszycie jeszcze u mnie nieraz. A teraz możemy już przejść do tych książek, które mam tutaj przy sobie. I słuchajcie, zaczynamy od książki od Holly Black, czyli mowa tutaj o Następcy Tronu, czyli kolejnej książce z opowieści z Elfheimu, tak jak tutaj mamy napisane. I tym razem będziemy się skupiać na wydarzeniach, które mają miejsce już po Cruel Prince, po całej tej trylogii Okrutnego Księcia. I tym razem skupimy się na Dębie, czyli jednym z bohaterów, który już pojawił się w tych poprzednich książkach od Holly Black. Ale z tego, co się dowiedziałem, to tutaj jest jeszcze jedna bohaterka. Ta, którą mam tutaj nawet na grafice, jest to Suren, o ile się teraz nie mylę. I to podobno na niej się skupiamy w tej historii, a Dąb będzie mieć jeszcze swoje 5 minut w drugim tomie tej, z tego co się orientuje, dylogii. I z tego co udało mi się już dowiedzieć, to Następca Tronu podobno jest bardzo, bardzo dobry. No i z tego względu ja się nie mogę doczekać powrotu do Holly Black, bo naprawdę dawno nie czytałem żadnej jej książki. Chyba ostatnią, jak przeczytałem, to były te opowiadania do... Nie, sorry, ostatnią książką, w zasadzie komiksem, było Mroczne Sąsiedztwo. Więc nie ukrywam, że powrót do Holly Black tej od elfów, no to będzie całkiem miłe doświadczenie, przynajmniej mam taką nadzieję. Lecimy dalej do kolejnej książki, którą tutaj przygotowałem. I słuchajcie, to jest też książka autorki, którą bardzo, bardzo lubię po jej dylogii, którą czytałem, czyli mowa tutaj o Krańcu Wytisnującym Zmierzch. A co za tym idzie? Sześć Szkarłatnych Żurawi Elizabeth Lim. Książka, która wyszła już parę ładnych miesięcy temu, ja jej jeszcze nie przeczytałem, a jestem bardzo ciekawy, co tutaj znajdę, bo znalazłem takie głosy w internecie, które mówiły, że ta książka jest nawet lepsza niż dylogia Krew Gwiazd, czyli właśnie Tkanie Świt Istniejący Zmierzch. I wiem, że tutaj mamy historię opartą o pewnej baśni o sześciu żurawiach. Mamy pewną księżniczkę i jeżeli się tutaj nie mylę, księżniczka na wygnaniu, zmiennokształtny smok, sześć zaczarowanych żurawi i niewypowiedziana klątwa. No i ja tak naprawdę wiem bardzo niewiele o tej historii. Wiem, że ona jest w jakiś sposób chyba powiązana nawet z tym światem, który był w Tkając Świt. Bo z tego, co się dowiedziałem, to mamy tutaj oczywiście klasycznie mapkę. I tutaj jest taki fragment, który mówi o Alandii. A Alandi to jest kraina, która była związana z Tkając Świt. Także jestem ciekawy, w jaki sposób Elizabeth Lim połączyła tutaj tę historię i czy je w ogóle w jakiś sposób połączyła. Także na pewno też Wam dam znać. Tak samo również, jak bardzo mocno kusi mnie, żeby nagrać albo osobnego reading bloga, albo po prostu w wrap-upie Wam opowiedzieć o tej książce, zobaczymy jak to wyjdzie. O Kosiarzach od Neila Schustermana, bo w momencie jak ja to nagrywam, to została już ogłoszona premiera trzeciego tomu, czyli Żniwo, albo Żniwa, teraz dokładnie nie pamiętam. I z tego co się orientuję, no bo Kosiarze to jest wznowienie, ponieważ ta seria już była kiedyś u nas w Polsce, ale pierwszy raz w Polsce ukazuje się trzeci tom. Bo do tej pory, wcześniej w Polsce ukazali się właśnie Kosiarze i drugi tom, czyli Thunderhead.
A tym razem w końcu dostajemy od wydawnictwa Uroboros całą trylogię. I ja tak naprawdę o Koziorożach wiem bardzo niewiele. I wydaje mi się, że teraz, skoro wychodzi już ten trzeci tom, to dla mnie jest taka trochę motywacja, żeby właśnie sięgnąć w końcu po ten pierwszy. I kto wie, jeżeli mi się on spodoba, no to pewnie zapoznam się też z drugim i z trzecim od razu, więc przynajmniej jeżeli ta część mi się spodoba, to nie będę mieć już takiego horroru na zasadzie, że muszę czekać na kontynuację, tylko będę mieć wszystkie tomy już pod ręką. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie, bo z tego, co też słyszałem, to Kosiarze raczej zbierają pozytywne opinie. A że przez to, że ja nie wiem do końca, czego się tutaj spodziewać, to wydaje mi się, że zabawa może być nawet lepsza. Ja zresztą kupiłem tę książkę na targach w Warszawie, więc no jest ona też już ze mną troszeczkę. I nawet były plany, żeby ją przeczytać w miarę po targach, ale oczywiście wyszły inne rzeczy w międzyczasie, także wiecie, jak to bywa w takich przypadkach. Słuchajcie, kolejna książka to też jeden z głośniejszych hitów kilku ostatnich miesięcy. I mowa tutaj o Nasze puste przysięgi od Lexi Ryan. I ja nie ukrywam, wziąłem tę książkę z tego powodu, że ja już słyszałem, że to jest takie trochę romantazy. A kilka dni temu dostaliśmy już zapowiedź okładki, w zasadzie dostaliśmy okładkę i zapowiedź trzeciego tomu Księżycowego Miasta od Sarah J. Maas, czyli House of Flame and Shadow, o ile teraz się nie mylę. No słuchajcie, nie ukrywam, ja będę czytać pewnie ten trzeci tom, skoro już przeczytałem pierwszy i drugi, no to jakby mój wewnętrzny masochizm nie pozwala mi nie sięgnąć po ten trzeci tom, kiedy on już wyjdzie. I nabrałem taką ochotę właśnie na jakąś historię romantazy, nie wiem dlaczego. No i słyszałem, że Nasze puste przysięgi są takim kinda romantazy. No i chciałbym zobaczyć, co tutaj dostanę, bo też raczej ta książka, szczególnie na BookTalku, miała pozytywne opinie. Także zobaczymy, co również z tego wyjdzie. Ale słuchajcie, zdałem sobie też sprawę, że w tym roku nie przeczytałem jeszcze ani jednej książki od tego pana, który jest tutaj na tej półce. I mowa tutaj oczywiście o Hermanie Hesse. I ja już w którymś TBR-ze miałem zapowiedzianą jego książkę. Dokładnie mowa o Klein i Wagner oraz ostatnio była to Klingsora. Minęło kilka miesięcy, ja dalej nie umiem tego wypowiedzieć, także wybaczcie. No i słuchajcie, ja pamiętam, że chyba albo w marcu, albo w kwietniu ja miałem czytać już tę książkę, ale coś mi nie wyszło, klasycznie jak to bywa. I stwierdziłem, że dobra, pora w końcu się za tego Hessego zabrać, bo tak jak mówię, nie czytałem jeszcze żadnej jego książki w tym roku. A obiecałem sobie, że muszę chociaż jedną książkę Hessego w roku przeczytać. No jak widzicie, jestem teraz na etapie tutaj pomiędzy Damianem a Siddhartą, więc zostałem jeszcze Siddhartha, Kuracjusz i Podróż Norymberska, Wilk Stepowy, Narcyz Złotousty, Podróż na Wschód i Gra Szklonych Paciorków. Mówię oczywiście o tych książkach, które ukazały się w tej edycji od Media Rodziny i mam taką cichą nadzieję, że kolejne książki Hessego dalej będą się ukazywać. Ale no tak jak mówię, najpierw skupimy się na Kleinie i Wagnerze, także również pewnie dam wam znać, jak wygląda Hesse w tym wydaniu, chociaż ja nie oczekuję niczego innego, jak tylko samego zachwytu, bo do tej pory nie było jeszcze ani jednej książki Hessego, która by mnie rozczarowała. Także jestem ciekawy, co tym razem Hesse mi tutaj zaoferuje i jak bardzo rozwali mi głowę tym razem. Ja jeszcze nie mogę tego doczekać. I skoro mówimy o książkach, które już miałem wcześniej przeczytać i były w moich TBR-ach, no to pogadamy sobie o kolejnej takiej. I mowa tutaj oczywiście o Władcy Dżinów. I teraz zapomniałem wymowy nazwiska autora, więc powiem po prostu P. Deji Clarka. Bardzo was przepraszam, jeżeli pokręciłem w tym momencie nazwisko. Ja je nawet sprawdzałem jeszcze przy okazji poprzedniego TBR-u, ale teraz wyleciało mi kompletnie z głowy, także przepraszam was za to. W każdym razie Władca Dżinów. To jest książka, która również na mojej półce jest od kilku ładnych miesięcy, już chyba w zeszłym roku ją kupiłem i miałem ją w planach przeczytać. Oczywiście nie wyszło mi, bo ja ją kupiłem na fali moich zachwytów na temat Devabadu, całej trylogii. I tutaj zresztą też jest polecajka od S.A. Chakraborty, więc stwierdziłem, dobra, Dżiny, Chakraborty, polecajka, biorę. No i oczywiście nie udało mi się jeszcze przeczytać, a w międzyczasie dorobiłem się jeszcze opowiadań, czyli Martwy Dżin w Kairze. No i stwierdziłem, że dobra, skoro ten sierpień będzie takim miesiącem, gdzie sobie nadrabiam rzeczy, to w końcu wypadałoby też nadrobić tego Władcy Dżinów i zobaczyć, z czym wiąże się ta historia. Bo tak jak mówię, ja jestem ciekawy, czy dostanę trochę taki Devabad 2.0. W sensie nie wydaje mi się, żeby to przebiło Devabad, ale oczywiście nie chcę od razu wskazywać tego na porażkę, bo kto wie, może to okaże się jeszcze lepsze. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ostatnią książką, którą w zasadzie sobie tutaj przygotowałem, w zasadzie chciałem powiedzieć, że komiks, który sobie tutaj przygotowałem, bo pamiętam, że rok temu ja czytałem sobie Heartstoppera właśnie wakacje i to było dla mnie takie bardzo fajne uczucie. I stwierdziłem, że mam ochotę na jakiś komiks, a przypomniałem sobie, że ja mam na swojej półce jeden komiks, który bardzo długo czeka i jest jeszcze od mojego ukochanego autora, czyli Neil Gaiman Sandman, Preludia i Nocturny. To jest komiks, pierwszy tom, który
Jeżeli oglądaliście serial, to on skupia się na tej pierwszej części serialu, bo wiem, że drugi tom skupia się na tej drugiej części. Także no, można powiedzieć, że już pewien zarys tej historii znam, ale no, kto wie, czy serial nie podążył jakąś inną ścieżką i wypadałoby w końcu zapoznać się z tym oryginalnym dziełem. Także słuchajcie, no o Sandmanie również sobie pewnie pogadamy i bardzo się cieszę, bo znowu powrócę sobie do Neila Gaimana, bo w tym roku udało mi się już nadrobić Demi Lustra, czyli pierwszy z tomu opowiadań. No a wypadałoby może też nadrobić te kolejne, także kto wie, może udałoby mi się jeszcze wcisnąć w ten TBR rzeczy ulotne i drażliwe tematy, albo po prostu amerykańskich bogów. Także zobaczymy, ale słuchajcie, to są te książki, które planuję przeczytać w sierpniu. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któreś z nich, czy któreś z nich mi polecacie, żebym od razu zaczął czytać. No i też możecie dawać znać, jakie są wasze plany na sierpień. No i co, i wydaje mi się, że to już tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia.